Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted. Zapraszam na kolejny odcinek. Zaczniemy od tuningowania Porsche. Znaczy, włożę tutaj lepsze części, bo jeszcze, właśnie, zobaczymy, jakie samochody się odblokowały. Zapomniałem, jakie były tam. Chyba patrzyliśmy sobie ostatnio, ale nie było nic ciekawego, czym mógłbym się zainteresować. Nowe hamulce. Pisaliście coś o Nitro, czy się odblokowało nowe? O! Ktoś miał rację, że się nowe Nitro odblokowało, fajnie. I jeszcze sprzedamy kilka samochodów. My, kto kupujemy wszystko. Spoiler zmieniam, bo ktoś też pisał, że ten jest dupny. Taki... O kurde, ten taki zamontować. Katastrofalny, o nie. Jakiś taki delikatny, o, ten fajnie wygląda. Ten czy ten? Ten wygląda fajnie. Znaczy dla mnie wygląda fajnie, dla was to ja i tak wiem, jak będzie wyglądał. Jeszcze zobaczymy. Biorę tego dziada. A tam jeszcze, a właśnie, tu jeszcze inaczej jest. Tu jeszcze są tunerskie, o. Ale tunerskie to są do tych... Aha, nie, to były wszystkie poprzednie, a dobra. To mamy sobie, mamy. Felgi zostawiamy, to jest i zajebiście. Malowanie zostawiam, malowanie jest tutaj najlepsze w tym samochodzie. No, poza osiągami. Dobrze, i teraz jedziemy sobie do salonu z samochodami. Nie wiem, muszę sobie ściszyć grę. O, do salonu z samochodami. Chyba nie było nic tam ciekawego, z tego co kojarzę. Muszę sprzedać nie Eclipse'a, tylko Lancera. O. Muszę sprzedać Lancera. Zobaczę, co mi się tu odblokowało, bo już zapomniałem. Jeśli coś ciekawego, to fajnie. O! DB9 się odblokował. A nie, okej. Okay. To teraz jak Kazka pokonam. Muszę Kazka zaatakować. Tutaj mamy Elisa. Jestem ciekawy tego samochodu, naprawdę. Naprawdę, ale... No nie wiem, sam nie wiem. Na razie mam tego Caymana, on mi się strasznie podoba, jeszcze trochę nim pojeżdżę. Mam taką wielką ochotę. Tak, zerknijmy w takim razie do chaty. Sprzedajmy samochody. To nie jest Need for Speed World, więc tu można sprzedawać samochody od razu bez usuwania części. Wow, zobaczcie, ile kasy za tamten dostałem. Nieźle. Nie, tak? Tyle, ile dostałem. A nie, to Bounty, o Boże. No to lipa. Tego chcieliście, żebym zostawił od małpki. Dobra. No to co? Koniec tych formalności. Chodźmy w końcu zaatakować jakieś wyścigi. Kazek daje nam możliwość pojechania jednego draga i od niego sobie zaczniemy. Jest to najkrótszy możliwy wyścig w tej grze. Znaczy typ wyścigów. Wow, Carrera GTE, Ford GT i Clio V6. Pięknie. Cholera. O! Oh. Ja pierdzielę! Nie. Skupiłem się na biegach, akurat w tym momencie się spojrzałem na biegi i się nie udało po prostu. No nie, to będzie trudne. O! Oh. Ależ, zobaczcie, jaki oni mają start w stosunku do mnie. Ja pierdzielę. O! 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 No zajebiście! I co jeszcze? No! Aaaa! Jeszcze raz, kurde! Chociaż mogłem pojechać do końca, bo może by się wszyscy rozbili. No! Kurde, trudne to. What the hell? Czemu mi sam zmienia? I zaraz koniec będzie. O. Ja ej, zobaczcie, jak trudno. Ja, jeszcze na koniec. No. Jaki dramat. Chwileczkę. Nie, ja nie ukończę tego pierwszy dzisiaj chyba. Cholera. Spadaj. Clio jedno głupie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę. Spadaj mi stąd. Ej, ja mam za słaby start w tym moim główienku. What the hell?
Zobaczcie! Masakra, ej, ja mam za słaby start. Tak nie może, wiecie co muszę zrobić? Muszę stuningować mojego samochoda. To jest za słaby, nie może być tak. Tak, bo ja tu nie mam w ogóle nic stuningowane, dobra. Aerodynamikę zmniejszamy, turbo na power. Nitro na moc. Prześwit damy mniejszy trochę. Kurde, no nie wiem. Dobra, akceptujemy. Może teraz się uda, ale to jest strasznie trudne. Teraz to jestem zaskoczony, naprawdę. I trochę nawet niemiło. Ale dobra, grunt, że nie jest łatwo. O, teraz tak, teraz nie było karery. Karera jest najtrudniejsza. O, świetnie. O. Pięknie! O, ten tunik niewiele mi dało, podejrzewam. Tylko po prostu zmienili się przeciwnicy. O! Jo! Mało brakowało, ale teraz poszło dużo lepiej. Po prostu trzeba się wybić na samym początku. O, żeby... O kurde, z tym sterowaniem to przesadziłem trochę. Aerodynamikę sobie zwiększymy. Tu trzeba na samym początku było po prostu wszystkich odstawić i wtedy dopiero jakoś to wyglądało. Dobra, bierzemy sobie następny wyścig. Wiem, że tam mam ten tuning bardziej na przyspieszenie, ale może akurat to się sprawdzi. No teraz start jest lepszy. No i nitro mam też na maksymalny power. Więc to zdecydowanie poprawiło mi tutaj start. No i myślę, że bardzo dobrze z tego powodu. Zobaczymy jak z prędkością maksymalną. Przedtem miałem 300, około 320 km na godzinę prędkości maksymalnej dla tego mojego Caymana. Zobaczymy ile teraz poleci. Na razie jest 200 i nawet się rozpędza. Specjalnych części na, poza nitrem oczywiście, na wydajność dzisiaj nie instalowałem. I zobaczymy, jest 320, to jest prędkość wystarczająca jak na ten poziom, więc chyba nie będzie problemu z wygrywaniem. O, to jest dosyć szybki i krótki sprint, bo mamy już 50%. Ależ ładnie. O, 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 kurde. Tutaj te pieprzone martwe pole mi przeszkadza w padzie. Bo ciężko jest omijać w takich wąskich wąskich miejscach przeszkody. Ale naprawdę ja zawsze myślałem, że w Most Wanted 2005 jest tak, że te samochody prowadzą się dużo, dużo gorzej tak niż w Wordzie, tak ociężale. To się okazuje, że wystarczy troszeczkę przyhamować i jest spoko. No czasami nie wychodzi. Okej. O! Fajnie, fajnie. Powiem wam, że ten nitro mocniejsze się bardziej chyba przydaje do rozpędów. Bo tutaj liczy się jak najszybszy rozpęd, a w Caymanie mamy bardzo dobrą trakcję z tego co... Znaczy... Właściwie niespecjalnie dobrą trakcję mamy przy ruszaniu, ale gdy już trochę tam jedziemy na godzinę, to jest całkiem spoko. Dobra, jest radar, bierzemy oczywiście jeden z moich ulubionych trybów, poza dragami, które są trudne. Tu mi... O, korweta się pojawiła, pięknie. Dobra, tu spokojnie, tu musimy nabić duże prędkości. Korweta mnie pewnie wyprzedza, tak jest. Nie mogę się doczekać, jak już wezmę sobie ten jeden z samochodów tych takich naprawdę koksiarskich. Ale korweta pędzi. I pierwszy, pięknie. Zobaczcie, co daje mocne nitro. Tylko, że całe prawie spaliłem. I nie naładuję do końca tutaj. Hops. Jestem drugi. Robert ma korwetę, bo jest... What? Przenikałem przez ścianę. To nie był jakiś wallhack czy coś w tym rodzaju, po prostu przenikałem. Okej, i... Jak mi poszło? Jestem pierwszy, to bardzo dobrze. Chodź tu, korweta.
Golfina mnie goni. O, przegoniła. Dobrze. I... jak mi poszło? No, nie najlepiej. Jestem drugi. Idę łeb w łeb z jakimś typem i podejrzewam, że to może być golf. Bardzo nie lubię, jak pojawia się tutaj ta Carrera GT. Ona zawsze wygrywa. Znaczy, jak ona jest w wyścigu, to ja przegrywam. Bo pojawiają się też takie koksy jak właśnie Ford GT na tym dragu. A jak zmieniłem po prostu, to od razu poszło mi lepiej. Zmieniłem sobie, no po prostu można powiedzieć, że przeciwników, bo zrestartowałem wyścig, po prostu wyszedłem i po prostu. Dobra. Ops. Jedziemy z Krutasem, prawda? Bo tak trzeba. Trzeba go trochę tam podgonić, a to już jest meta. Nie mam dużej przewagi. Ale, słuchajcie, zobaczcie, jak to robi Lucek. Wow! Oh yeah. Pięknie. Dobra, co mamy dalej? To mieliśmy sprint. Strasznie długie sprinty ma ta babka. I będzie podobny do jednego z tych, które już się pojechaliśmy. I zobaczcie, jest ta E46, o której pisaliście, że to jest bardzo rzadki samochód. Ale tak naprawdę to nie jest rzadki samochód, to jest ta zwykła wersja stokowa, bez końcówki GTR, bez tego takiego bardzo zajebistego bodykita, więc myślę, że to nie jest rzadki samochód i można go jak najbardziej spotkać tutaj. Dopiero jakby pojawiła się ta wersja GTR, to by było naprawdę dziwne, ale E46, cywilna można powiedzieć wersja, to... już widzieliście, że w czterech wyścigach łącznie z tym spotkałem, więc to nie jest nic absolutnie dziwnego. Gonię teraz Mitsubishi Lancera. Ciekawe, jak on by właśnie jeździł, gdybym sobie stuningował go do tych osiągów, jakie mam teraz w tym Caymanie. Podejrzewam, że bardzo ładnie, bo on naprawdę bardzo fajnie się prowadzi, ten Lancer. W Caymanie to prowadzenie też jest dobre, z tym, że on jest taki bardziej na osiągi, mógłbym powiedzieć. Dobrze, i mamy 37%. Zobaczcie, jak tu się grzeje. 320 nie schodzi z licznika. No dobra, zeszło. I spadaj, Lancer. Oh yeah! Pojedziemy tym razem naokoło. Nie lubię tych... tu się można łatwo rozwalić. Szczególnie z tym moim... martwym polem na padzie, no, przez które ciężko się troszeczkę jeździ w niektórych miejscach. Znowu w tym samym miejscu mówię o tym samym. Ciekawe. Pięknie! O! Ale dziwny zakręt. Jak go dobrze pokonać? Ojej, ale mnie... kurde, co ja mam z tymi hamulcami? Trzeba bardziej na tył. Brakes. Mam na tył? Nie, nie miałem. Tak miałem. Tak miałem, tak mam teraz. Damy tak. Uczułem, że mi coś za bardzo naprzód przyhamowało. I tyłek mi do przodu poleciał, można powiedzieć. Mimo, że hamowałem nożnym, gdzie tam ręcznym. Ręcznym się nie hamuje, jeśli chce się wygrać. No chyba, że to zawody driftu, to wtedy ręczny. Często. I gęsto goni mnie ten Lancer i boję się o jakąś... jakiś najmniejszy mój błąd. Ile jeszcze? 75% jest. Wow. Zobaczcie, zaraz za mną, ale pięknie to wygląda. 83%. Dobra, wiem, gdzie się ten wyścig kończy. Zaraz po tych tutaj... po tej SC... a nie. W tunelu może się kończyć. Przed tunelem. O kurde. Tak jest, będzie się kończył przed tunelem. Nie. Po tunelu. Cholera. I co, będziemy... o, to jest chyba to fajne takie, że się wyskakuje. Uwaga. Nie. Trzeba mieć szybszy samochód. Super, super. Mijał. Dobrze, wyścigi. Co tu teraz jeszcze? Bramki, o kurcze, same nudne gówna nam zostały. A nie, jest Road 5.5, to jest dobre. Ten wyścig lubię bardzo. Wow, mamy RS4. Mamy TT-tkę i... Subaru?
Nie, Clio V6. To Clio jest dziwne, wiecie, że ono ma silnik z tyłu. Ja zawsze myślałem, że ma z przodu silnika, ale ta zwykła wersja z silnikami rzędowymi, dobrze mówię, ma silnik z przodu, a już V-ki są instalowane z tyłu. No a raczej centralnie, no bo wtedy samochód jest lepiej wyważony ponoć. Nie wiem. Ciekawe, jak takim Clio się jeździ, takim małym pudełkiem, które ma osiągi jak z jakiegoś muscle cara. To musi być ciekawe przeżycie. Być może kiedyś się takim przejadę. Chciałbym, naprawdę. Chciałbym kiedyś przejechać się jakimś takim naprawdę mocnym samochodem. Nie wiem, 300 koni albo 200 koni mechanicznych. I sprawdzić, jak takim wozem jeździ się na drodze. To by było, myślę, że niesamowite. Co oni tam zrobili na minimapce? Widzieliście to? Zawrócili i pojechali na skrót. Co za głupie boty. I co, ja mam teraz cały wyścig sam jechać? O, bo... 3 okrążenia! Ja pierdzielę. Okej, kończę sobie ostatnie już okrążenie na tym wyścigu. No, zostawiłem ich daleko w tyle. Jeden ktoś się do mnie zbliżył. Powiem wam, że to jest mój ulubiony wyścig w Need for Speed World, dlatego no, znam go bardzo dobrze. Dużo tu przejeździłem już i bardzo go lubię. Już nie mogę się doczekać, kiedy spotkamy naprawdę takie potężne maszyny, kiedy dorwę się albo do Forda GT, albo do Carrera GT. Właśnie, pisaliście o tym, że Ford GT jest takim najlepszym samochodem w tej grze, że ma najwyższe osiągi ze wszystkich, jakie mamy tutaj dostępne. A z kolei SLR-a będę mógł wygrać, pokonując przedostatniego bossa, więc tak sobie myślę, że chyba kupię Carrera GT. Co wy na to? Dobrze, wyścig. Ona chce, żebyśmy tutaj dużo ukończyli tych wyścigów. Niektóre się powtarzają, zauważyliście to? Tu mamy bramki. A tu jest bardzo fajnie. No to te bramki sobie pojadę. Bez perfekta, lipa. Także myślę o tej Carrerze GT. Naprawdę bardzo fajny samochód, lubię ją z wyglądu. Oczywiście Ford GT, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to jest kozak, jeśli chodzi o wygląd. Dla mnie jest taka klasyka w nowej odsłonie. A Carrerka, no jest też zajebista po prostu. To jest jedna z najlepszych Porsche'ówek, jaka została kiedykolwiek wymyślona. Chodzi mi tu o nadwozie, bo większość tych Porsche, to wiecie, jest zrobione tak jakby na jedno kopyto. Z przodu mamy we wszystkich praktycznie takie same światła, pomijając Porsche GT2 996, czy jeszcze jakie tam Porsche było? Porsche 959 też ma te takie światła trochę inne z przodu, a tak to Carrera, nie wiem, 400, jak ona się nazywała, Carrera 417. No począwszy od tych wszystkich takich, wiecie, samochodów wzorowanych na tym jednym modelu, tylko nie wiem, który to był model bazowy. W każdym razie wszystkie one wyglądają z przodu tak samo, bardzo podobnie. I ogólnie cała bryła samochodu i samochodów tych wszystkich modeli jest do siebie, są do siebie bardzo zbliżone po prostu, no. To mi się tak niespecjalnie podoba. A Carrerka jest właśnie zupełnie inna. Tak samo ten Spider nowy. 915? Nie. Oh, jeez. Policja mnie goni. I dobrze. To się z nią trochę pobawimy. I on... Co? Pierwszy poziom poszukiwań? Chyba sobie jaja robicie. Jakim cudem? Przecież miałem wysoki już poziom wcześniej. No to się kasuje z bossa na bossa? O rany. 78% za tunelem, albo gdzieś w tych okolicach będzie końcówka. Cholera jasna. A z tą policją to się będę długo bawił. Oj. Co to? Ej, zobaczcie. Ta lampa się cały czas tutaj kręciła. Tak jakby... Nie wiem. Dobra.
Mają wsparcie. O, znowu trzeba prawie 2 minuty na wsparcie czekać. Kurde. No dobra, no to za ten czas pojedziemy się trochę, pobawimy z tymi debilami. Może spotkam jakąś blokadę drogową. W zasadzie zostały jeszcze tylko 2 do zaliczenia. I chyba będę mógł kończyć już ten pościg, bo... tutaj w zasadzie... O, jest blokada. Wow, wow! Pięknie, 2 naraz. Okej. Mamy 4. poziom poszukiwań. Wspaniale. To jeszcze tylko 1 blokada do ogarnięcia i mogę się chować. A tu po drodze będzie fajne... O, jest i blokada. Czyli tak, robimy... O, fucking shit! Okej, moi drodzy, wykonałem sobie wszystkie kamienie milowe, jakie miałem do wykonania. Jeszcze tylko muszę zdobyć notowania, około 120 tysięcy, żeby móc... kaska, ale w sumie mogę już to kończyć. O, to pojedziemy sobie na stadion. Kurde, 4. poziom poszukiwań, będzie ciężko. Już wam powiem, że 2 razy mnie złapali. I no, raz przebiłem opony, jak widzieliście. To naprawdę była trudna sprawa, no kurczę, tutaj nie da się napompować tych opon jak w Wordzie i niestety trzeba uważać na te kolczatki. Ale tutaj niedaleko jest stadion i na stadionie bardzo łatwo zawsze zgubić policję, dlatego tam właśnie się udam, tylko zrobię taki myk, że zajadę z drugiej strony, bo tutaj jest ukrywanie. Jeśli zajadę z drugiej strony, to nie będę miał z nimi wszystkimi problemu raczej, a już nawet zobaczcie, że ich gubię, także... spoko raczej powinno być. Okej. I... uwaga. O, zadriftowałem trochę za mocno, ale dobra. I chowamy się. Bardzo, bardzo, bardzo fajny, udany pościg. Ale trochę się pobawiłem. 8 minut w sumie jechałem. Hops. Myk. I tak. Kamienie mamy ukończone, ale ja bym chciał jeszcze sobie zrobić te radary na prędkość. Gdzie oni mnie wysadzili? Kurde. Czy na pewno tutaj lepiej zdobyć rozpęd, czy nie lepiej po prostu jechać po tej prawej stronie? Tam jest prosta, widzę, że... O, a widzę, że radar jest tak ustawiony, że chyba by mi złapało, jakbym jechał z drugiej strony. No ale zobaczymy. Uwaga. No jak najbardziej, zobaczcie, gdzie jest ten radar. Jaka beznadzieja, przecież z drugiej strony byłoby mi znacznie lepiej, tak? Co to było? Okej, okay, tutaj mamy kolejny. To było pewnie takie utrudnienie, no nie wiem. Dziwne to utrudnienie. Pojechałem w ogóle jakoś naokoło. No ale i tak się udało, więc nie ma problemu. Nie muszę tego robić w ogóle. No ale chcę. Jeszcze jeden sobie zrobimy. I pojedziemy jakiś wyścig. Chyba okrążenie sobie śmigniemy, będzie ciekawiej. Pięknie. I Kaiman znowu mnie nie zawiódł. No to bierzemy sobie, powiedzmy, okrążenia tutaj. Okej, okay, lecimy. Będzie fajnie, bo z przeciwnikami, tak jakbym jechał bramki, albo coś tam jeszcze. O, znowu jest E46. Jeden na jednego? No nie gadajcie. Nie, jest więcej zawodników jednak, tylko gdzieś ukryci są. Z tyłu są. Jest LS4, jest Carrera GT, cholera jasna. Jest ta E40, no BMW po prostu. To jest jedna chyba, jedno BMW w tej grze, tak mi się wydaje. A, wiem, o co wam chodzi, jeśli kiedy mówiliście, że to jest unikalny samochód, bo jego nie można kupić u dealera samochodowego. No to tak, to się zgodzę. To jest w takim razie trochę dziwne, no ale tak jest, przynajmniej jest ciekawie moim zdaniem, no. Ups, 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 ups. Dobra. Carrera jest kurczę przegięta. Zobaczcie, ona mnie na każdym tutaj wyścigu rozwala. No ten Cayman jest dla niej za wolny. Nie wiem, czy ja ją teraz dogonię. Mam nadzieję, że tak. Jedzie po prostu perfekcyjnie. Na każdej prostej mnie odstawia jak chce. To mi się nie podoba. Muszę mieć ten samochód. Silnik V12.
Ile Carrera GT ma koni mechanicznych? Zresztą, konie mechaniczne nie są aż tak bardzo ważne w samochodach, jak stosunek mocy do wagi. Po prostu waga samochodu jest ważniejsza od mocy. I przede wszystkim aerodynamika. O, żeż ty, ależ ma buta. Chodź tu, będzie moja. I na tym wyścigu i później też, muszę ją kupić. Moi drodzy, muszę. Jest jedyny samochód... O, zobaczcie jak pędzi. Jest jedyny samochód, którego nie można zdobyć od bossów. Znaczy jeden z kilku właściwie. Ale jedyny z tych szybkich. Ej, spadaj! Ach! No tak, dobra, jeszcze Ford GT. Kurde. Karerka, nie przesadzaj tutaj. Tamten pojechał gdzieś naokoło, w ogóle tam się da pojechać? Serio? Ej, będzie ciężko. Dobra, w takim razie oszczędzam nitro na tą ostatnią prostą. Tutaj muszę dobrze pojechać, żeby Carrera mnie nigdzie nie wyprzedziła. Moi drodzy, tak właśnie. Uwaga. Odrobinę nitra, dobrze. Rozwaliła się na zakręcie, fantastycznie. Zaraz wyjdę z tego lekkiego łuku i gaz do techy. Cholera. Okej, i zobaczcie jak ładnie, zobaczcie. Pierwszy, ale było ciężko, naprawdę Carrera nieźle dawała teraz. Dobra, kazek jest gotowy, zobaczmy co ona będzie chciała tam od nas. Ej, techo. Dobra, jest, kazek, jedziemy. Sprint i sprint. Diamond Valley i Stadium and Chase. To jest zajebiaszczy wyścig. Stadium and Chase. To jest obecnie klasówka w klasie E. W Need for Speed World. Wow. Mercedes. 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 I to co, jedziemy? Kazek? Dawaj Kazik, pokaż co potrafi ten twój prezesowóz. Oj. Nie trafiłem w perfekta, ona trafiła, więc dlatego lepiej wystartowała. A ja sobie po zakręcie nitra użyję. I na razie ho, haha. Dziękuję. Dobrze, 6%, już 6%, niesamowite. Widzę, że Rosewood jest jej ulubionym obszarem, skoro wybrała właśnie takie wyścigi w tym miejscu umiejscowione. To jest sprint i pewnie jest długi, bo dopiero mamy 20%. Goni mnie, ładnie jedzie. Pisaliście mi, że z następnym bossem będę miał problem. Nie wiem, czy chodziło o tego bossa, czy jeszcze następnego. No jeśli chodzi o tego, to na razie siedzi mi na ogonie, może być problem, ale zaraz zobaczymy. Rozwaliła się gdzieś coś tam. Okej. Okay. Oh, shit. Wyprzedzi mnie, o kurde. Połowa wyścigu, 44%. I jestem z tyłu. Ale co ona zrobiła? Kurde ty. O, żeż ty. No nic. Nie mam nitra, nie mogę jej teraz podgonić. Ale spoko, jeszcze sporo wyścigu przede mną. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ona w ogóle bossowie w jakichś dziwnych miejscach tutaj hamują, momentach. Nie wiem, jakieś to dziwne wszystko. Została z tyłu, co się zarzuciło. No ale dobra. Ouu. Sorki, musiałem użyć speedbreakera, bo było ciężko. Źle podszedłem do zakrętu i by mnie rozwaliło. Okej, okay, trochę sobie zdobyłem przewagi. Pięknie! Okazek depcze mi dosłownie po piętach. Okej,
Okej, okay, pięknie, pięknie. No już 20% niecałe zostało do końca. Rozwaliła się na zaklęcie, dobrze. Ale ten jej Mercedes, Mercedes, naprawdę pokazuje, co potrafi. Nieźle przyspiesza. Okej. Okay. O! No i mamy metę. Stadium and Chase to też jest bardzo, bardzo długi wyścig i ma wiele trudnych zakrętów. Jego naprawdę jest ciężko wygrać, jeśli się jedzie tam pierwszy raz. Ale ja go bardzo dobrze znam, bo jeździłem sporo klasówek, jak jeszcze była to klasówka w klasie S. Teraz jest to tylko dla klasy E. O! Ale się rozwaliła, skubana. Teraz to tutaj, tutaj. Dobrze, jedziemy. I teraz cały czas w dół, aż do tego miejsca, gdzie wam pokazywałem kiedyś, w którymś tam odcinku z Most Wanted. Jest to taka niewidzialna ściana i ona bardzo tutaj przeszkadza i praktycznie w tym miejscu rozstrzyga się cały wyścig, bo niekiedy czasami przeciwnicy tak tutaj lamią i tu można zrzucić pączka też. Nie wiem, czy w Most Wanted tak jest. Jest tak. Oj, przedarła się jakoś, ale rozbiła się o trafika, którego jej zostawiłem też. I to jest taki fajny myk na przykład na Wardzie, że zawsze możecie tych gości z tyłu przyblokować, z tym, że oni muszą mieć też od was jakiś dystans. A niestety w klasie E nie mamy żadnego samochodu, który ma mocne nitro i ten dystans na samym początku wyrobić sobie jest ciężko. Okej, okay. Ale dosyć o Wardzie, skupmy się tu na jeździe. Zobaczcie, jak ona nadrobiła na tych zakrętach, to jest niemożliwe. Musiała używać jakichś cheatów. Skumajcie to na poprzednim zakręcie, no przewincie sobie do tyłu i zobaczcie, jak oszukiwała. To jest dopiero kazek cholerny. Ale dobra. O! Wow, też poleciała. Leci na mnie. Nie dam się jej. O, została z tyłu. Ojejku. No jak tak, babka, będziesz się starać, to podzielisz losy Kalifornii. A Kalifornia wróciła do Kalifornii. O właśnie, ciekawe, czy tu jest ten skrót na wprost. Nie ma. Trzeba jechać tutaj. Zupełnie jak w Wardzie. O, co jest? Skąd on się tu wzięło, ej? Dobra, czy tu jest skrót? Jest skrót. Lecimy skrótem. Po skrócie będzie dobry wylot na drogę. Okej. Okay. I pięknie! Super! Zobaczcie na to! Zobaczcie na to! Ekstra! Okej. No i chyba tyle. Zostało już 5%, to jest właściwie meta. Czy podoba mi się jej samochód? Nie wiem, czy można by go... Czy fajnie by było, by go sobie wylosować? Sobie go, jego. Nie mam pojęcia. Tak się zastanawiam, czy go sobie chcieć, czy go sobie nie chcieć. Nie no, zawsze jakaś kasa. Za sprzedaż samochodu jest duża kasa. Okej, okay, i mamy tutaj... Opony. Opon chyba jeszcze nie miałem i... Ojej, znowu to samo. Dobra, i co mamy teraz? Tego gościa wygląda jak motocyklista. Nigger. Co on jeździ? Gallardo! Ale czy... Ale ja nie lubię tego Gallardo. To jest takie głupie Gallardo z tymi głupimi światłami z tyłu. O kurde, sorry, znowu przewinąłem, ja pierdziele, sorki. Jakoś tak, nie wiem. Dobra, nowe samochody, to mnie najbardziej interesuje. Później sprawdzimy jeszcze, co ten MIG ma do zaoferowania. Nowe samochody. KMN. Tak, Carrera S i DB9. Właśnie, mówiłem o tych... samochodach z typu Carrera właśnie S. Chodzi mi o ten model. Widzicie, te światła z przodu są
w tych Porsche'ach bardzo podobne, właściwie. Dobra, i tu mamy DB9. Jakoś nie pali mi się do tego samochodu. Ale jestem chory na punkt. O, i te Gallardo. Właśnie o tych światłach mi chodzi. Kurde, showcase, pokaż mi się. Nie można. Mamy tutaj Turbo S. O, i właśnie tutaj w Turbo S też te światła są troszeczkę inne z przodu. I Corvetta Z. Corvetta C6. A to nie jest Z06, tylko po prostu C6. A, to jest ciekawa sprawa. Murcielago, Ford GT. To co? Carrera ile będzie kosztować? Nie wiadomo. Dobra, zobaczmy jeszcze, co Miger ma za wyścigi. Draga ma. No to fajnie. O, naprawdę fajne wyścigi ma. Ale już sobie zobaczymy w następnym odcinku. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.